No, witam serdecznie. Słuchajcie, co druga osoba może powiedzieć, że to jest niemożliwe, że na NE 555 można złożyć wzmacniacz w klasie D. No, tutaj takie są delikatne przymiarki, bo w tej chwili on pracuje ten wzmacniacz na 40 kHz tylko. No, żeby on pracował tak dobrze na 400 kHz, to bym był bardzo zadowolony, żeby chociaż generator zapracował na 400 kHz. Tutaj poskładałem sobie takie, że tak powiem, ustrojstwo, tylko że jedna rzecz, muszę rozpiąć głośnik. O, tutaj mamy, widzicie, co się dzieje bez obciążenia na przetwornicy. No, 14 kHz, jakieś dziwna anomalia. Trzeba dobrać filtr wyjściowy. Trzeba zrobić, nie tak jak ja tutaj zrobiłem, że modulator PWM to jest tranzystor AM. Bo to jest coś a la, dosłownie każdy jeden wzmacniacz w klasie D, z tego co zauważyłem, to większość to jest tych wzmacniaczy robione jako modulator amplitudy. Czyli po prostu modulujemy sobie... O, co się dzieje? A. A co mu tutaj się teraz stało? Bateria padła? Czekajcie, rozłączę, żeby na razie nic tu się nie działo. Modulator amplitudy po prostu trzeba wykonać i próbować napięciowo, czyli wejściem, napięciowo sterować wypełnienie generatora PWM, nie? I to na tej samej zasadzie każdy jeden wzmacniacz w klasie D pracuje. Właśnie ja chcę zobaczyć, co tutaj... Jednak chyba bateria mi już pada, bo tam on... Zostawiłem niechcący włączony tamtym wzmacniaczyk na noc. W sumie on tam mało prądu pobierał, bo nic nie grało, ale... zapomniałem się wyłączyć, no i to bateria już ma bardzo małe napięcie. Dobra. Czekajcie, puśćmy z generatora sygnał. Zobaczcie, tu filtr wyjściowy nie jest dobrany. Znaczy, pomiar jest przed filtrem, ale zobaczcie, coś, jakie piki wali mi na tym, na oscyloskopie. Widać na PWM-ie, na prostokącie, nie? A zobaczmy, co się dzieje na głośniku. Na głośniku jest bardzo mały, 40 kHz. Jejku, coś tu tak się wzbudza mi. 40 kHz. Moment, bo tutaj faktycznie jest. Się wzbudza. 41 kHz pracuje w tej chwili przetworniczka. Jak widać, no i to jest jedna połówka. No niestety, no generator jest swoją drogą jest jeden na NE555, ale jedną połówkę tylko możemy sterować, no bo mamy jedno wyjście out, nie? Czyli dwa tranzystory IGBT albo tranzystory MOSFET. Możemy sterować tylko z tego jednego z pinu 3 NE555. Czyli mamy jedną połówkę. Słuchajcie, 40 kHz. Oczywiście kolumna nie słyszy tego. Ona nie przetworzy takiej częstotliwości, dlatego nic nie słyszymy, nie? Na wyjściu. No dobra, ale jak zamodulujemy ten nasz prostokąt. O, mamy prostokąt i z generatorka sobie zamodulujemy go. 1 kHz ustawimy sobie. Momencik, 1 kHz, tak pi razy oko. 1 kHz na generatorze i będziemy modulować. W tej chwili tutaj za dużo nie widać na tym oscyloskopie, bo jeszcze właśnie tranzystor nie przeszedł w stan przełączenia. On ma tylko taką delikatną, jedną granicę głośności, że tak powiem. Chyba, żebym tutaj dobrał jeszcze te rezystory do tego tranzystorka. Aha, tutaj nic nie widać. Poczekajcie, przełączę kamerkę. Tranzystor modulujący to jest oto, który nam moduluje wypełnienie prostokąta, nie? Tylko, że prostokąt 40 kHz, no wysokiej częstotliwości, tu nie damy rady. I słuchajcie, jak w stan przełączenia przejdzie tranzystor, to od razu mamy maksymalną moc, którą nam wyda NE555. On tutaj jest od spodu. O, tam widać. To jest zwykły generator. Ten, co wcześniej używałem.
I dobra, spróbujemy wejść w stan zadziałania tego tranzystora modulującego, nie? O. Tranzystor nam zadziałał i od razu mamy... Ja tu trochę przyciszę ten audio. Mamy od razu, kurde, maksymalną moc tych 15 V na prostokącie. Zobaczymy, co tutaj się dzieje z wypełnieniem. Zaraz, momencik, bo nie widać oscyloskopu. Wypełnienie. Nosieczka jest jeszcze. Dobra, rozpinam zasilanie. Sieczka jest jeszcze, bo trzeba dobrać filtr. Ten dławiczek, zaraz wam pokażę, moment. O, ten dławiczek i tutaj jest jeszcze kondensator, nie? Na razie tam 100, tam niecałe 100 mikrohenrów stawiony. No, ale to na takiej zasadzie pracuje wzmacniacz w klasie D. Czyli wali cały czas 15 V. Znaczy 12, tak jak idzie tutaj z tego akumulatorka, tutaj z tego żelowego. No i co, no? Zabawa, no, z PWM-em. I to by było na tyle, słuchajcie. No, taka ciekawostka, że na NE555 możemy zrobić wzmocnienie. Oczywiście, jak tutaj byśmy sobie zrobili wejście sterowane podwójny tranzystor, czyli po prostu taka ala parka różnicowa, to wtedy byśmy mogli sobie wysterować dwie połówki, nie? No i dwa, po prostu jeden generator by pracował NE555 jako podstawowy generator, a drugi by pracował NE555 jako część przebiegu, której nie ma. Czyli po prostu odwrócona połówka przebiegu prostokątu, nie? No i oczywiście zamodulowane przez parkę różnicową, nie? Ciekawy pomysł, taki mi wpadł do głowy, bo przebadałem sobie o ten mały, co on ma na wyjściach. Słuchajcie, da się to oscyloskopem zmierzyć, tylko po prostu on był w mostku i ja podpinałem, po prostu jeden kanał zwierałem do masy, dlatego on mi tutaj się grzał i nie było pomiaru. Wiecie, co wam powiem? Na podstawie tego wzmacniacza, wybierając te dławiki, dorabiając koniec mocy na czterech tranzystorach IGBT, i dostawiając filtr wyjściowy, dobierając do tych tranzystorów i do obciążenia, możemy złożyć konkretnej mocy wzmacniacz. Tylko zamiast tych dławików wysterować po prostu z tego wzmacniacza, wysterować już tutaj mamy ten PWM, ten generator wewnątrz, wszystko mamy w tym stalaku. Tylko stopień mocy na przykład 2 razy 90 V i wycisnąć z tego 2 razy kilowat. Znaczy raz kilowat, bo to będzie mostek, nie? No w sumie można by było do sterowania użyć dwóch kanałów. Niezależnie. O! I kolejny pomysł właśnie mi wpadł do głowy, słuchajcie. Przecież to jest wzmacniacz stereofoniczny. Tylko on jest tutaj zmontowany w mostku. Na podstawie tego scalaka można byłoby dowalić jeszcze tranzystory mocy i wysterować, bo wysterujemy śmiało z jednego kanału. Nie musimy mostka tutaj żadnego robić, nie? Jako sterownik wzmacniacza dużej mocy w klasie D. A tutaj taka ciekawostka na NE555, słuchajcie. 12-voltowy, że tak powiem, nawet 15-voltowy wzmacniacz. Voltowy. Nie mylić z watami. Dzięki.